Dobry. O, święta, święta, tuż, 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 Mikołaj jedzie już, ze mną Marian i Jewo. Dobry. Dobry, dobry. Mikołaje, a nie, to prawda, Mikołaj, jak to jeszcze tydzień. Orion generalnie chce bardzo wyjaśnić, to na samym początku tutaj chce, kto przejechał tam, widzicie, tam, na początku, fajne widzowie, bo są ślady tutaj, niestety niedźwiedź nam Orion ugiótł, gdy jechał. Jaki Orion, co za dziad, chłopie, co ty za głupoty gadasz? Ja mówię, trzeba ustalić kto, a nie ja. No ty żeś, chłopie, przyjechał. No ja nie mógł nic, chłopie, co ty gadasz, ja nawet tam nie jeździł, ja chłopie, nie na tym kontrakcie był wtedy. Całkiem po na innej stronie mapy, co ty za bzdury gadasz, byś Tasia na kosy robili na tapie. Winny się tłumaczy. Jaki winny się tłumaczy, chłopie, ja z widzami tam porządek zrobię, chłopie, ja na innym polu robił wtedy. Odpalił się niczym na ten Marcin, czy jak on tam ma. No, także w tym momencie to tą pobyt na tyle specjalnie odcinka, że tak jak żona. Tak, wyjaśnienia. Bo... Matko Bosko, ale chłop wybuchł, no. Bo ktoś narobił zniszczeń i się przyznać nie chce. No, ci powiem, że 15 kilo ziarek by z tego było. Nie, no dobra, tak naprawdę na to ja ludziska jechałem, jechaliśmy z Jałuszem sobie... No, chłopie, sobie... jakim prawem oskarżasz mopsa? Jak ktoś oglądał tylko pierwsze 10 sekund, to co pomyśli, że ja najgorszy dziob na sobie. Będę płakał zaraz. O, matko, sobie zmali zacząć chyba. Oj, dobra. Nie no, tak serio, to bardzo wyjaśnie, ten jedźmień sypie. No i tak, no, tutaj o, widzicie, jeden ślad jest po ciągniku, tutaj taka kreska jest po kosiarce, bo z tyłu kosiareczka jechaliśmy z Jemopem kontrakcik robić na 78 bodajże. Łoczka, no bo teraz lecimy z kontraktami. Jak widzicie, małe jest roboty. Dopiero co były żniwa, znowu są żniwa. Odcinek też na ruski rok. No ale generalnie przez kilka dni też w sumie tutaj nie wbijaliśmy. Teraz jak widzicie w prawym górnym rogu mamy wtoreczek, płonął za chwilę środa, akurat na środę ten odcinek, ale wczoraj by dobrze widzicie. No i tak naprawdę, no gdybym teraz nie nagrywał, no to by byłaby dupa jaś, tak? No, mamy odcinek, gdzie akurat wypadają różniwa, albo ciągle kontrakty. My po prostu mamy tutaj, no mało pól, choć jedno doszło. Właśnie u Oriona zakupione oraz nowy pól, to teraz troszkę mniej pieniążków, a i tak sporo zarabiamy sobie z kontraktu, więc spoko, bo tutaj kontrakciki ciągle są robione. Dzisiaj w jedno dokończyłem tam właśnie zasiew soj, bo sami zobaczcie, że mamy tu 54 nowe za 22 tysiące, połączone już naprawdę fajnie, mamy duże pole, tam na poziomie normalnym. Jeszcze raz tutaj podkreślę, także no wiadomo, aż tak bardzo szybko będziemy się tutaj wzbogacać, ale no zawsze tutaj do przodu, bo no, myślę, że i tak cel jest jeden, tak samo jak to było na Jopach w Stanach, po prostu jak nie wszystkie, to większość tych landów wykupić, wiadomo, i tutaj naprawdę żyć sobie na bardzo fajnym poziomie, być może tutaj w Dedyka równy sobie pójdziemy, no bo faktycznie, nie powiem, jakieś tam ułatwienie, jeszcze tym bardziej, że teraz Jop prawdopodobnie będzie na chłorobowym, bo to jest troszeczkę psychicznie tutaj, jak Orion tak samo chory, ale to na spokojnie, ważne, żeby do psychiatryka nie trafił, więc akurat ten Dedyk, akurat tutaj myślę o tym Dedyku ciągle, no bo nie ukrywam, mieliśmy kiedyś na pociągę te Dedyki i od dawna już nie używamy Dedyku, bo to już 2 lata. No. Jakoś tak. No, więc... Jak przestaliśmy tak regularnie grać. Ale teraz, no wiecie, no tutaj we trójkę sobie praktycznie zawsze gramy, więc no czy to miasto, bym kiedyś tam Marion nawet jak rano gra w Rocket o 6 rano, jak o 4 wstanie o 5, to do i wszystko ogarnie. To mi się zawsze tak? O, chyba idzie spać, to... O, zobacz, o, dobra. O, na końcu im robić. Tobie, ty jesteś zaszycony, ja nie wiem, co sobie widzowie o tobie pomyślą, nie? Dosyć, że jęczmień zjeździł, to jeszcze tej mi gadać. Ja? Co? Ile masz procent? O, 69. No i kto tu jest? Poczekaj, to widzę, bo tego nie widzę, co rozsiedzisz. To się dalej dzieje. Tobie, ja widzę smaku wszystko. Chłop ma pełny zbiornik, dobra. Co? Co ty z mapy? Chłopie, ty to mapy tam śledzisz po Google powie i tak dalej. Nie, no ale dobra, tak na poważnie, coś tu jeszcze farmingowego, nie no, nowy pług, także jak widzicie, no ja sobie tutaj działam, nie mam więcej roboty, no bo mało tych pól mamy, to jeszcze chłopaki na kontrakcie, tak samo Orion sobie działa, to my z Jopem na kontraktach, Jopem będzie nagrywał na port, nie powiem co, to my będziemy sobie tu...
kontrakty będziemy... Może tak się skończyć. ...sobie robić. No także dużo różnie może być. No na razie 23 tysiące, czerwiec mamy, zaraz za sojkę pieniążki lecą, ale to w przyszłym roku. O Jezus, tu będziemy czekać, to nie dostajemy w ogóle pieniędzy. Będzie to chyba faktycznie trzeba na platformę się przenieść. Chodząc zaraz zaś tu będzie Mariusz po lewej, trzeba tutaj wyorać to troszkę. No i jak w końcu Happy Pies widzę, jak tam trawa? Będzie to orange? Happy, ty będziesz się tłumaczył. Żadnym ja wypadku. Się kłóciłeś o tym platformie. Sorry! Ja się nie odzywam. No bo to jest orange, zielony tam DLC, to że tutaj sprawdzimy. Chłopie, nie po to pógłby kupić, żeby w krzakach teraz stał. Trzeba to zaorać. Zaraz ci głowę zaoramy i tyle będzie. No także... No także widzowie widzą, no te chłopy rzeczywiście nie chcą mieć większych plonów, a teren jest nasz, a wszystko gdzieś tam się marnuje, no ale co... Widzicie, no... Zaraz tu chłopie tego, tego, jak oni nazywają solce, no to tu zaraz przyjedziemy, będziemy tym robić, chłopie, tą kosiareczkę, tak samo weźmiemy na chodzie. I Oriona zaprzęgniemy w to. Ile procent Oriona? Ja się na to nie wpiszę. Chociaż... Jak to nie? Chłopie, będziesz tu kosił jeszcze też tym takim chodzikiem. Nie no, co no do i chłopie, co ja w tej trawie będę miał potem? No nie wiem, chłopie, no na jakiegoś królika czy coś. Oj, dobra, dobra. Będę miał mówić. Dzisiaj Orion trochę popsuł tam ten serwer, ale naprawię w generalnie, bo... Co tam chłopie wymówić? Matko bosko, co się działo? Wbiłem sobie. No i tam koło południa sobie działam, akurat miałem bluzję. Sobie tam działam. Co, sprasowałem do końca, przygotowałem pod odcinek, bo kolejny też tam będzie do nagrywania, ale to już jutro. No i kurde, felek kartofelek. Chłopie, mówię, coś zrobię z tym ogrodzonym. Albo mówię, a bo ludzi, ktoś tutaj więcej bym może porobił, ale tak niekoniecznie ma coś, czy tam obornik, chłopie, coś tam sprasowałem, obornik, rozwiozłem. No i mówię, kurde, bym jeszcze coś podziałał. Nie, ja poszedłem do ogrodzone, klikam sobie F12. Chłopie, tyś chyba zgubił, przecież ogrodzony to jest, nie jest jako numer pola, tego się nie da chłopie zrobić, nie? Ono nawet nie ma numeru. A jednak chłopie zrobiłem, ale jak? Tam, jak to chłopie zrobiłem? Chłopie, podszedłem tam, klikam chłopie pszenicę, żeby była, chłopie zebrane i tak dalej, chłopie kliknąłem, dostałem laga, chłopie cała mapa w pszenicy zebrane. No, jasna cholera. Chłopie, to trzeba patrzeć, czy tam wszystko masz, czy masz konkretne pole. No ale to chłopie po prostu nie no, to jakbym tutaj ustawił, to też bym ustawił... Nie, ja chłopie wiem o co chodzi. Jeżeli stoisz na polu z danym numerem, to automatycznie już tam ci się pokazuje to dany to numer. Zrobię, a tam chłopie numer... Dobra. Cała mapa chłopie się zrobiła. A ja wiem dlaczego, chłopie, bo pole jest bez numeru i automatycznie wszystko na wszystko wynalazło. I wypisało się wszystko. Chociaż jasna cholera, cała mapa w tym ma pełno. Mówię nie no, kurde... Już jadę, poczekaj ją. Dobra, bo ja tu już chciałem jechać do tego. Mówię, cholera jasna, chociaż nasze pole naprawię. Mówię, nie no, to bez sensu, cała mapa w tym jest nieładnie to. No, także wyszedłem jeszcze raz, na szczęście auto zadziałało. Bardzo dobrze, bo bym musiał jeszcze raz te pola orać. Odpal. I ruszamy. No, także całe szczęście. Mówię, bo to pole nie miało numeru i od razu wywaliło tam na wszystko po prostu. Bo jeżeli staniesz na polu z numerem, to automatycznie już się numer pokazuje. No, no ale później już nie było czasu, także nie wchodziłem, no ale tam już naprawione jest. Lekko tam no cofnęło, że tam obornie chyba jeszcze trzeba dokończyć, ale to tam na spokojnie. Ogólnie pod odcinek mam przygotowane, będziemy sobie kosić. Zero? Zero, będziemy sobie odjem kosić ten jęczmień, to poletko. Ja jeszcze sobie mam tam zetora z przyczepą samozbierającą Bell. Jedno pole już kurde, to takie co chłopie z ta ambona, nie? Tam to się jedzie. Ale gdzie chłopie chcesz jęczmień jeszcze kosić? Jęczmień już jest skoszony. Chłopie, no nie, jeszcze jedno pole. To jest chłopie. Nie ma chłopie jęczmienia, łowiec tylko. No łowiec, no. Łowiec. Także ten owiec generalnie jeszcze jest tam do koszenia, to my będziemy sobie działać, bo tam co była pszenica, to tam co jest to takie chłopie, te przeczory są takie, no. Ta ambona jest ta ambona. To tam chłopie to drzewa już prawie wyorał. Nie prawie w drzewa, tylko trochę. Trochę, no to tylko tam, pod drzewem. Pod drzewem, tak jest, nad drzewem i nad drzewo, pada deszcz. Tyle wyorałem, ile był nasz ten. No i tam obornik dołem, to belki zebrałem 15 bel, stąd to wyszło i to przyjechało. Jak 15 bel, jak to wielkie pole, chłopie.
Łapie na wielkie pole i belek też sporo dało. Chyba tam 10 było w jednym miejscu, to wszystko się stoczyło na dół. Ile masz procent? Co wy tam robicie? Procent. Kontrakty ja z mam 56. Już nie 60. Jedźmy, o tam jedźmy, a tu? Jedźmy, o jedźmy. No, tam na porządnie jakby, ale tam na pewno. A w klasnach są pięknie się kończy. Ja wszędzie jest na porządnie. Ale jedźmy, okazję wiele racji. Tu robota rozwalona, jeśli do trzech osób, to widzicie, rozwalę, tu pieniążki już chłopaszki mogą sobie zarobić. Teraz będzie dalej coś tego rodzaju. No, dźmy jest i błogie nie jest. No, to już zobaczymy. No, Orion to może jutro bym mógł nagrywać, ale co tu będzie? Może tam soję chłopy tam. No, bo my to w sumie raz dwa byśmy tutaj ogarnęli, w sumie to elegancko. No są jeszcze jedno rura. Parę rzepaku tam jest z tego co widzę, ale nie wiem. Orion rura. Co z tobą? Dobra, jeszcze 10%. No tam... Nie no, czekaj. Nie no, widzę wszystko. Jeszcze rzepak mamy jedno pole i to duże są inne. A rzepak jeszcze wyschła trójka, jo. No jasne, jasne. Zobaczmy to generalnie. No na razie tutaj jest szklonka, jest koszona, ładnie sobie, jest super. A i... Co miałem mówić widzowie? Wreszcie zima i do mnie doszła. Jezus Maria. Nareszcie trochę więcej śniegu, bo ostatnio to takie bele co było. Sucho na ulicach wszędzie, to takie bele jakieś śnieżek. A dzisiaj, no... Nie no, to już tak jest bez sensu. Ale dzisiaj jeszcze elegancko pięknie, 12 godzin śniegu. Chłopie, nie wyłączaj czasem ugniatania. Nie, chłopie, jeszcze nie. Ale dzisiaj elegancko, jak Merry Christmas. Ale dzisiaj to generalnie tak ładnie się zrobiło, bo dość, że biało, elegancko trawę przykryło wszystko. Miało do 10 cm, dziesiątki chyba nie ma, ale i tak trochę tych centymetrów napadało. I dzisiaj jeszcze załączyliśmy w końcu na ulicach te świąteczne takie, te tuperele co na lampach są. Także dzisiaj naprawdę bardzo ładnie, ale na upartego z jednej strony jak ulicka dużo się jeździ, to no nie fajnie się dzisiaj jeździło. Jeszcze małe miasto, to w ogóle te półgopieskarki, to ja nie wiem gdzie to było. Przez tyle godzin, przez cały dzień, to ja dwie widziałem i w sumie tyle. W jednym miejscu i koniec, nic więcej. Ludzie tak samo, chodniki w ogóle nieszerzone, to pewnie jutro od rana to będzie jazda bez trzymanki. Myślę, że drogi są w miarę ładne. A co ty Orion robisz? Pracownikowi tempomat zwiększam, bo jechał 10 na godzinę. O, dobrze, że mówisz, bo ten też by tyle jechał. I pan Artur na siebie. Jeden z 10 wszędzie będę człowiek a wej akurat oglądałem wtedy 1 z 10. Nie no, chłop niesamowity, ale teraz generalnie chłop nie wszystko wiedział, chłop nie wiedział, że musiał to zawsze jak jechał do finału, ale teraz podobno gdzieś tam czytałem, że chłop się ukrywa gdzieś tam, bo dziennikarze wszyscy tam do niego chcą chłopie co plotki jakieś i chłopie sława no ale chłop taki. Chłop w ogóle mnie trochę zaśmieszył, jak on... Chłopie wybuchłem trochę śmiecha, jak zobaczyłem, jak on ma policzki w kolei wzięte. Ja nie wiem, co tu się zadziało. No, ogólnie ja mam takie pytanko. Ja wiem, że dopiero co kupowaliśmy, ale które pola to kolejne? O, ja jestem bardzo za tym, myślałem, że chłopie pół dać na robót. Nie, ale pola jak najbardziej kolejne? Wszystko myślę, że trzeba wykupić. Dobra. Gadali mi o 70 na pewno. Ewentualnie jakaś, nie wiem, 20, 20 coś. No, 23 to jest takie oddalone, tam coś od... No właśnie myślałem, żeby Z2 tam dokupić i połączyć nawet. No, bo tam to jest taka idea. Kurde, ten siemnik za będzie trzeba wymieć, ale dobrze, tu będziemy lecieć z tematem. To tutaj wiesz, tutaj ceny dobrze robią, bo kurde dużo zarabiamy jakby nie patrząc, nie? No. To tutaj jest git, co chodzi pod tym względem. Jedyny minus jest taki, że... Pola są strasznie tanie, no niby to jest minus, Staszno. Niby plus, ale no kurde mi się to aż tak nie podoba, żeby tak tanio było. No po 20 tysięcy tyle było, ale no zobaczymy ludziska, na razie my trójkę to mówię, działamy się, ten dedek, kiedy kto chce to wbija, to tym bardziej raz, dwa, no pola tak tanie, że nawet można będzie na koniec serii całą mapę wykupić, tylko mówię, trzeba będzie radykalnie działać tutaj, jeśli chodzi o powiększanie tych pól. Także no, tak jak na przykład pole co teraz robię, no to tu gdzie jest trawa, no to ej, najdroższy land znalazłem, kosztuje 200 tysięcy. Ale pole 59. No nie liczę tam gdzie gospodarki są, nie? No bo tam gdzie gospodarki to wiadomo. Miniaturę tu zaraz robimy w widzowie i to mi się podoba, pole
skoszone. 15 minut poletko skoszone. Także elegancko. O, dobrze, że mówisz, bo człowieku, ja tu sąsiadowi już po... Dobrze, chłopie, żeś soja nie wjechał, bo awantura byłaby taka, że o, i tu jakiś tam widoczek zrobimy na gospo. I pajlando. Dobra, także co ludziska, w tym odcinku to na tyle. My lecimy sobie dalej tam działać, a pracownik elegancko leci klasem. My lecimy dalej sobie tutaj działać. Sezon za sezonem. I to na tyle. Trzymajcie się, miłej środy, dzień dobry, cześć. Bye.